By the mercy of our spiritual masters and all our wisdoms, by the supreme love, przez łaskę naszego mistrza duchowego i wszystkich wielbicieli, we are together, spotkaliśmy się tutaj, to have some discussion, aby brać udział w pewnej dyskusji, about our spiritual and the super soul, the supreme love. O naszej duszy i o duszy najwyższej, najwyższym Panu. We always connected with Him, our soul. Jesteśmy zawsze połączeni z Nim, naszą duszą. This is in our human life. To jest w naszym ludzkim życiu. Most benefit. Największa korzyść. And this is our success in human life. I to jest to, co możemy nazwać sukcesem ludzkiego życia. From birth, od urodzin, we are in human, they are no any qualified. Jako ludzie nie posiadamy żadnych kwalifikacji. They are completely helpless. Jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. They don't know anything. Nic nie wiemy. Only cry. Tylko takie małe dziecko tylko płacze. Z pełną siłą płacze. So others, they have to take care. I inni muszą o nie zadbać. They cannot do anything. Ponieważ ono nic nie wie. If we compare to other creatures, jeżeli porównamy takie ludzkie dziecko z jakimiś innymi z dziećmi, animal, bird, zwierzętami, ptakami, smallers, flies, muchami, owadami, they also take birth from father, mother, they also come. Oni także posiadają rodziców, matkę i ojca, i od nich i rodzą się poprzez związek z tych rodziców. They also eat, they sleep, drink, they sleep. Także jedzą, śpią. They protect themselves. Chronią się. But they grow with their senses and with their from birth they know this. Ale one te wszystkie rzeczy wiedzą zaraz tuż po narodzinach, od samych narodzin. They eat their food. Jakie jest jedzenie? If we see in human, we when grow, when we want something to, we can eat. Human, maybe they eat anything. Że jako ludzie nie wiemy, co powinniśmy jeść, co jest dobre do jedzenia, a co nie. They can put them in fire, they put in fire, then they can fall down from there. Możemy coś włożyć do ognia, może zamiast ugotować, może się zepsuć, także nie mamy tej wiedzy. They need full time protection. Potrzebujemy cały czas, potrzebujemy ochrony. So mother, father, they always take care. I zawsze matka i ojciec dbają o nas. And animals, they become sick, they go and take medicine. Jak zwierzęta są chore, to idą do lasu, szukają jakiegoś zioła i w ten sposób przyjmują, zażywają leki. They never go to study medical science. Nie muszą studiować medycyny. They know what is their food. Oni wiedzą, co jest, jakie jedzenie powinni spożywać. They know how to protect. Wiedzą, jak się chronić. They don't need go to study all this. Nie muszą iść do szkoły, aby uczyć się tych wszystkich rzeczy. Human from birth. Natomiast ludzie od samych narodzin. They have no any qualifications. Nie posiadają żadnych kwalifikacji. Don't know how to maintain their own self. Nie wiedzą, jak utrzymać siebie same. Take many years. To zajmuje wiele lat. To take care mother, father, the children. Aby matka i ojciec nauczyli dziecko tych wszystkich rzeczy. Animals, they know about climate. Zwierzęta wiedzą o klimacie. From west they go to east, Paris. Winter time go to summer. Jak jest przychodzi zima, to udają się z jednej strony świata na drugą. Many, many birds, millions, they go. Tysiące, miliony ptaków lecą do ciepłych krajów.
They never go to study climate in university. One nigdy nie uczyły się o strefach klimatycznych na uniwersytecie. They live together. One żyją razem. They have social science. Posiadają wiedzę o społeczeństwie. Millions they live together. Miliony takich istot żyją razem. Ants. Mrówki. Many they. But they never have any election, no any against party. Nie biorą udziału w żadnych wyborach, nie mają partii rządzącej i opozycji. They never study political science. Nigdy nie studiowały nauk politycznych. No degree. Nie mają stopnia naukowego z tych rzeczy. Human always study. Ludzie zawsze take degree and PhD. Ludzie zawsze uczą się, studiują, robią dyplomy, doktoraty. But they cannot compare to other creatures. Ale jeżeli porównamy ludzkie istoty do innych stworzeń, to nie mamy z czym w zasadzie porównywać. So they are materially qualified. Dlatego, że te inne stworzenia są z materialnego punktu widzenia bardziej kwalifikowane. Human? Ludzie? Nobody. Nie mają tych kwalifikacji. From birth, by their senses, by their nature, they are perfect. Te wszystkie inne stworzenia poprzez swoje zmysły, poprzez swoje ciało już od samych narodzin są doskonałe. So what is a speciality for human? Więc co jest taką niezwykłą cechą, którą można przypisać ludzkiej istocie? Human have this speciality of they realize their soul. Ludzie mogą doświadczyć istnienia własnej duszy. What they grow from beginning, they teach by others. Ponieważ kiedy wzrastają od dziecka, są uczeni przez inne osoby. And teach by language. I uczone są poprzez mowę. By sound. Poprzez dźwięk. Sound is universal there. Dźwięk jest we wszechświecie. According our heredity or culture or our society, we use same language. Ponieważ pochodzimy z tego samego społeczeństwa, z tej samej kultury, używamy tego samego języka. With the same sound. I wydajemy te same dźwięki. If another speaks sound. Czyli ktoś wydaje jakiś, mówi jakiś dźwięk language, w języku, we cannot understand. Który jest ten sam, który my używamy, możemy zrozumieć, co on mówi. We need translation. Nie potrzebujemy tłumacza. From birth, we taught by our mother. Od urodzin jesteśmy uczeni przez matkę. What is your hand, what is your leg, what to jest twoja ręka, to jest twoja noga, to jest twoje ucho. What is your nose? To jest twój nos. Your name. To jest twoje imię. Your country name, your father name, mother name. To jest twoje nazwisko, to jest imię twojego ojca, to jest imię twojej matki. So, from birth we grow with sound, with language. I w ten sposób wzrastamy od dziecka poprzez dźwięk, poprzez język. Then we understand the how to use this object, material things. I w ten sposób uczymy się, jak używać te wszystkie obiekty, te materialne rzeczy. What to eat, what to not eat. Co możemy jeść, czego nie powinniśmy jeść. What to touch, not to touch. Co możemy dotykać, czego nie powinniśmy dotykać. Children, they go and catch spiders. Ponieważ dzieci chodzą... They want them. Ponieważ dzieci lubią łapać pająki. They don't know anything. Ponieważ nic nie wiedzą. So we taught by language. Więc uczymy ich poprzez mowę, poprzez język. First by mother. Pierwszym nauczycielem jest matka. There we say mother language. I uczymy, dlatego mówimy, że mówimy językiem matczynym. And when we grow more, kiedy wzrastamy,
memory develop. Zwiększa się nasza pamięć. And we talk. Kiedy mówimy? Then we go to study. Jesteśmy przygotowani, żeby studiować, iść do szkoły. With letters. Uczymy się liter. We practice sound. Poprzez pisanie ćwiczymy wymawianie dźwięków. B, C, D, all the letters. A, B, C, D i tak pictures. Dalej. I ponieważ widzimy pewne obrazki. One picture, we start to practice the letters, the sound. Widzimy pewne litery, pewne znaki i uczymy się, że one symbolizują pewne dźwięki. Then word, sentence, grammar. Potem słowa, potem zdania, potem tworzą wszystko jest wspierane przez pewną gramatykę. Then subject. To jest temat, który one omawiają. We become degree and professor and many doctor, many things. Aż ostatecznie stajemy się absolwentem uniwersytetu, doktorem, profesorem. We think this is our education. I myślimy, że to jest nasze wykształcenie. Human have this. They study and they got this knowledge. Educated. Poprzez tą naukę zdobywamy wiedzę. But always from others. Ale zawsze uczymy się od kogoś innego. From family or from school. Zaczynając od rodziny. College, university, from here, from others. Poprzez szkołę aż do uniwersytetu. When we study. Kiedy uczymy się? Somebody have written. Ktoś napisał to, co czytamy. So what is our self knowledge? Więc jaka wiedza pochodzi z nas samych? In our life we what is our self knowledge? Więc self realizes. Co jest wiedzą, która pochodzi z nas samych, którą sami doświadczamy, sami posiadamy? We have no self realization. Nie posiadamy takiej samorealizacji. But the Supreme Lord has given us our self-realization. Ale Najwyższy Pan daje nam tą możliwość tej samorealizacji. That we feel. I wtedy czujemy. What is that? We have soul. I wtedy możemy zrozumieć, że jesteśmy duszą, że mamy duszę. But nobody teaches us this. Ale nikt nas tego nie uczy. According the body, zgodnie z ciałem, according our material statusment, zgodnie z naszym materialnym statusem posiadania, according time, zgodnie z czasem, according our education, zgodnie z naszym wykształceniem, we identify ourselves. Utożsamiamy się. I am this. Jestem tym. I am male, I am female. Jestem mężczyzną, jestem kobietą. I am from Poland or America. Jestem Polakiem, Amerykaninem, Hindusem. Our citizenship. Nasze obywatelstwo jest takie i takie. Father, mother. Nasi rodzice. This is our identity. To jest nasza tożsamość. But this identity. Ale ta tożsamość. Is not real. Nie jest prawdziwa. Not truth. I nie jest prawdą. Always changing. Ponieważ zawsze się zmienia. How old are you? Ile masz lat? We write I am 15 years. 60 years. 50 lat, 60 lat. Next year. W następnym roku. 70 years. 70. Why become youth? Youth become old and death and again take another one. Dlaczego? Ponieważ młody staje się starym, stary umiera, rodzi się ponownie i znowu jest młody. So according the time, according our identity, it is changing, it is possessive identity. Ponieważ zgodnie z czasem nasza tożsamość się zmienia, ponieważ jest to fałszywa tożsamość. My body. Moje ciało. My country. Mój kraj. Mine. Age, mój wiek, my hand, moje ręce, my leg, moje nogi, everything mine. Wszystko jest moje. But who I am? Ale kim ja jestem?
We don't know this. Tego nie wiemy. If we ask, who are you? Kiedy zapytam cię, kim jesteś? We say, my name is Alex. Powiem, moje imię jest takie i tak. I am so and so. Jestem tym i tym. This is my name. No to jest moje imię. You are name? Ale czy ty jesteś imieniem? No. Nie. This is my name. To jest moje imię. Who are you? A kim jesteś? This is a very secret identity of the soul. To jest bardzo ukryta tożsamość duszy. Nobody knows this. I nikt o tym nie wie. All what we acquire knowledge and everything with our only body. Ponieważ całą wiedzę, którą posiadamy, je dotyczy tylko ciała. We have three bodies. Posiadamy trzy ciała. In Vedic literature, zgodnie z wedyjską literaturą, they have written first. Ona opisuje trzy rodzaje ciała i daje real identity. I opisuje naszą prawdziwą tożsamość. We have three body. One is gross body, this with the senses. Posiadamy trzy ciała. Pierwsze ciało to jest to ciało materialne, które składa się ze zmysłów. Always which is changing. I ulega zmianie pod wpływem czasu. 50 kilo, 60 kilo, 100 kilo. 50 kilo, 60 kilo, 100 kilo. 5, 6, 7 feet height, weight. 1,50 m, 1,70 m. Color. Białe, czarne, żółte. This is gross body. To jest materialne ciało. But another body is mental body. Jest drugie ciało, które jest nazywane jako ciało subtelne. Which mind. Umysł. Inteligencja. And the ego. I ego. They have also many emotion. Posiada również emocje, uczuć. Many desires. Pragnień. Many functions. Wiele różnych innych funkcji. Anger. Złość. Envious. Arrogant. Arogancję, dłumość, zazdrość. Last. Pożądanie. All are with this. Functions inside. Wszystkie te rzeczy są funkcją tego ciała. With this mental body. Tego umysłowego, czy subtelnego ciała. Another body is. Jest inne ciało. Our spiritual body. Nasze duchowe ciało. Soul. Dusza. Przyjaźń. Which is conscious. Które jest świadomością. By his presence. I poprzez jej obecność. His body is in life. To ciało jest, przejawia symptomy życia. And when it becomes separate. I kiedy jest oddzielone od siebie. Body become dead. Ciało określam jako martwe. No any feelings. Nie ma żadnych czuć, nie ma czucia w nim. So this mainly three our this body. Te trzy nasze ciała. They are automatic. They are working. To działają automatycznie. So every parts of the our physical body. Więc nasza każda część tego ciała fizycznego, serce. And lungs, their kidney, their liver, their many, many parts. Wszystkie organy wewnętrzne. Every cells. Wszystkie komórki. Million, trillion cells. Miliony, tryliony komórek. They are all working there. They are me. We think I am this. I my myślimy, że jesteśmy tym, tą właśnie rzeczą. This subtle body. A ciało subtelne, ciało etryczne. Our ego. Nasze ego. We possess this. This is mine. Myśli, posiadam to wszystko, to jest moje. And intelligence. A inteligencja? As a science being how to maintain his position. Jest, zdobywa wiedzę, jak utrzymać tą pozycję. And mind is executing all this. A umysł senses. Jest wykonawcą tych wszystkich czynności. So with this body and mind, always some happiness and distress. Poprzez interakcję tych ciała i umysłu pojawia się szczęście i nieszczęście. We are always suffering with this. I jesteśmy pod wpływem, cierpimy z tego powodu. But spiritual body, ale duchowe ciało, soul, it's different. Jaźń czy dusza jest inne. We have this such,
the realization of soul. Posiadamy to doświadczenie jaźni. We want to be with the soul. Ponieważ chcemy być z jaźnią, duszą. Because soul is immortal. Ponieważ dusza czy jaźń jest nieśmiertelna. Unchangeable. Niezmienna. And always pleasure. I zawsze jest radosna. And always it's full of knowledge. I posiada pełną wiedzę. And it's true. I jest prawdą. Others are. Pozostałe. Changeable. Są, pozostałe ciała są zmienne. And always anxiety. Pod wpływem zaniepokojone. Always unsteady. Niestabilne. Attract hither, thither, thither, thither. Many attachments. Posiadają wiele przywiązań. And always mind is prickly. I umysł jest taki niestabilny. And the senses with the body. A ciała, a zmysły, które są w ciele? Always with cold, with hot. Są niepokojone przez zbyt gorąco lub zbyt zimno. Hunger. Głód. Thirsty. Pragnienie. Many diseases. Wiele chorób. Always eating, sleeping, many things, always some anxiety there. Jest wiele różnych bodźców, które powodują niepokój. So how to free from this? Więc jak można się uwolnić od tego? The soul. We are actually the soul. Ponieważ jaźń, dusza, my jesteśmy jaźnią. Our consciousness is covered. Nasza świadomość jest przykryta. By this material energy. Przez materialną energię. Illusory and transitory energy. Przez iluzoryczną i przez iluzoryczną energię. There are three modes. Są trzy siły. Goodness, passionate and ignorance. Trzy żywioły natury, czyli harmonia, bierność i dynamika. How we free from that? Jak możemy uwolnić się od ich wpływu? Then we will enjoy the peace. Wtedy możemy osiągnąć wewnętrzny spokój. Pleasure. Odczucie szczęścia. Satisfaction. Satysfakcji. Love. Miłości. And study. I z stabilności. With the truth. Umocowania w prawdzie. These are with the soul. I te rzeczy są związane z jaźnią, duszą. We feel our soul. Kiedy czujemy własną jaźń. We believe. Wierzymy. We inquire to know. I zwiększamy wiedzę. But generally our daily life. Ale zazwyczaj w ciągu naszego dnia, zwykłego takiego dnia, in family and society, które spędzamy z rodziną albo w społeczeństwie, we are always enforced. Jesteśmy popychani by the nature and time. Poprzez naturę i czas. We cannot able to realize this. I nie możemy w tej sytuacji doświadczyć tego. So in Vedic literature, swedyjska literatura, Bhagavad Gita, Bhagavata, Upanishady, Vedanta, they have given all this knowledge, science. One dają nam całą tą wiedzę. How to come out from this? Jak wydostać się z, how we maintain z tego stanu, jak utrzymać the family and society, jak utrzymać rodzinę, społeczeństwo, our body and nasze mind, ciało i umysł. And same time, ale w tym samym czasie, free from all this suffering, uwolnić się od tego cierpienia. And when we separate from this body, i kiedy, bo kiedy oddzielimy się od ciała, when our last breath stop, kiedy zatrzyma się nasz ostatni oddech, how we maintain our consciousness, jak utrzymamy naszą świadomość. For another life. I zabierzemy ją ze sobą do następnego życia. How to free from that? I jak uwolnić się od tego? They have given many process. I one opisują wiele sposobów, wiele procesów. According the
constitution of body. Zgodnie z konstytucją ciała. Moods of nature. Żywiołów natury, pod które to ciało podlega. There are karma yoga, jnana yoga. Są różne rodzaje jogi. Karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga. And karma sannyas. Many processes. Karma sannyasa, jest wiele różnych procesów, które są polecane. But nowadays. Ale w dzisiejszych czasach. In this Kali Yuga, we say. W tym czasie, który nazywamy Kali Yuga. Everything is always they are fighting. Cały czas jesteśmy pod wpływem pewnego sporu. Inside fighting. Jest to wewnętrzny spór. Wewnętrzna body and mind. Wojna pomiędzy umysłem i ciałem. And also artists. So they become sick. I w efekcie stajemy się chorzy. Mentally sick, but physically sick. Chorzy mentalnie, chorzy fizycznie. Also family fighting. Oczywiście odbywa się również walka wewnątrz rodziny, wewnątrz społeczeństwa. Nature fighting. Walka z naturą. You see, no proper season. Widzicie, że jest, niby jest wiosna. Today hot, tomorrow dzisiaj jest, a dzisiaj wczoraj było ciepło, dzisiaj zimno. And earthquake. Jakieś trzęsienie ziemi. Ocean is also coming. Pojawi się woda z przypływ, duży przypływ morza. And planets in the antariksha, in the sky also they fighting. I planety na niebie też walczą ze sobą. So everything is now in this age. It's not balanced. Więc wszystko, że możemy zaobserwować, że nic nie jest zbalansowane. So no one is happy with this. Więc nikt nie jest szczęśliwy z tego powodu. Okay, now many they have financial, they have advancement, progress, many vehicle, many instruments, many things, but inside all are unhappy. Oczywiście zewnętrznie możemy powiedzieć, że rozwijamy się, bo posiadamy coraz lepsze samochody, różne sprzęty elektroniczne i tak dalej, ale wewnętrznie nie posiadamy szczęścia. So what is the solution? Więc jakie jest rozwiązanie tego stanu rzeczy? Given to practice bhakti yoga. Jest polecane, aby praktykować bhakti yoga. Bhakti yoga means a surrendering process. Bhakti yoga oznacza proces podporządkowania. Everything. Wszystko. We surrender. Wszystko, co robimy, robimy w nastroju podporządkowania. Surrender means. Podporządkowanie oznacza. We connect to the super soul. To, że jesteśmy połączeni z duszą najwyższą. Free of our ego. Jesteśmy wolni od własnego ego. Which is keeping I and mine. I które utrzymuje zrozumienie ja w umyśle. This is actually. Nothing belongs to anything to us. Ponieważ tak naprawdę nic z tych wszystkich wcześniej wymienionych rzeczy nie należy do nas. The body timely everything will finish. Ponieważ pod wpływem czasu wszystko będzie skończone. And body finish, then everything also finish. Ciało będzie skończone i wszystkie inne rzeczy. So that is true. Ponieważ to jest prawda. So we know this true. My wiemy, znamy to prawdę. Because we see others. Ponieważ widzimy innych. We see in history. I znamy historię. We read in history. Czytaliśmy historię. Also now we see. I obecnie również to widzimy. Many, many, they are wealthy person. Było wiele bogatych osób. And many famous. Wiele sławnych osób. By money, by education, które by miały dużą bogactwo, wykształcenie, jakąś inną cechę. They become finished with any time. Ale pod wpływem czasu te wszystkie rzeczy uległy skończeniu. So we must take this knowledge. Więc musimy wziąć tą wiedzę. And go to self realization. I udać się na proces odkrycia własnej jaźni. Self inquiry. Takiego odkrycia samego siebie. And this process of bhakti yoga. I ten proces nazywamy bhakti yoga. Is a natural. Jest naturalny. Spontaneous. Spontaniczny. And not any
difficult. I nie ma w nim żadnych trudności. Not any negative. Nie ma żadnych. Nie ma niczego negatywnego. Inside our heart. Wewnątrz naszego serca. From the soul. Od duszy jaźni. The sound is coming. Pochodzi pewien dźwięk. Heart is beating. Serce bije. Pulse riding. Czujemy puls. So body is always vibrating. Więc ciało w ten sposób wibruje. And we speak. I mówimy. Same sound. Ten sam dźwięk. We connect to the Supreme Lord. Możemy połączyć z najwyższym. The super soul. I z duszą najwyższą. We chant his name. Możemy intonować imię. We pray him. Możemy się modlić za niego. And we glorify him. Możemy go gloryfikować. With his surrenders. Mood. Z tym nastrojem podporządkowania. With our emotion. Z naszymi emocjami. With our relation. Z naszymi związkami. With our sentiments. Z naszymi sentymentami. We feel ecstatic love. Możemy czuć ekstatyczną miłość. And from birth. Od urodzin. We have sound. Ponieważ od urodzin słyszymy dźwięk. We cry. Ponieważ płaczemy, sound is więc ten coming. Dźwięk jest, like pojawi się, ponieważ płaczemy. Wow, 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 wow. Always from birth we had this. Ponieważ od urodzin mamy to doświadczenie. And up to death, i aż do momentu śmierci, what we speak, to co mówimy, what we hear, to co słuchamy, what we remember, to co pamiętamy, we connect with him. Możemy połączyć z nim. We just realize this. Możemy tego doświadczyć. And free from this attachment. I uwolnić się od wszystkich przywiązań. We attach. Ponieważ jesteśmy przywiązani. We are entangled. Jesteśmy jak w kajdanach. We bound with this I and my. Jesteśmy spętani przez tą koncepcję ja i moje i ego. Nothing belongs to us. Ponieważ nic nie należy do nas. No one can take anything. Ponieważ w ten sposób nikt nie może nam nic zabrać. One dust cannot take also. You leave this body and go. Nawet nic nie możesz ze sobą zabrać, nawet jednego ziarnka kurzu. This false attachment. Opuszczasz ciało. To fałszywe. Give us more stress. Te fałszywe przywiązania dają nam więcej cierpienia. And sickness. I choroby. So all these signs, knowledge, if we practice every day. Więc zdobędziemy tą wiedzę i tą naukę, jeśli będziemy praktykować codziennie. Maybe 5 minutes, 10 minutes, also 1 hour. No. Może 5 minut, 10 minut dziennie, może jedna godzina, nie ma to znaczenia. Always give our soul relief from this suffering. Da to takie uwolnienie od tego cierpienia naszej jaźni. Free from all tension. Od naszego all stress. Naszego stresu. Also death time. I w momencie śmierci. We will free from this again to take birth. Będziemy wolni od tego, od tych niepokojów i nie, będziemy wolni od nowych narodzin. Spiritual planets. I udamy się na duchowe planety. There is our place. To jest nasze miejsce. This place is not to stay. To miejsce, w którym teraz jesteśmy, nie jest miejscem, aby w nim zostać. No residential purpose. Tutaj nie ma takiego prawa rezydencji. We can't stay here. Nie możemy tu zostać na zawsze. We are all immigrants. Jesteśmy cały czas imigrantami. All are refugees. No, wszyscy jesteśmy uciekinierami. So, is it true? So we must go where we have the home. Także musimy iść tam, gdzie jest nasz dom, tam skąd pochodzimy. Tvameva saranam gaccha sarvabhavena bharata tat prasadat param shanti. Sthanam prapyasi saswatam. I told you surrender. To znaczy podporządkuj się. If we don't give up your false ego. Jeśli nie porzucisz swojego fałszywego ego. You are here. Jesteś tutaj. This is mine, this is mine. To jest moje, to jest moje, to jest moje.
And we go to our eternal place. I kiedy idziemy do miejsca, do wiecznego with miejsca, our spiritual body, w naszym duchowym ciele, we stay always there. Zostajemy tam na zawsze. And there is our eternal service. I wykonujemy naszą wieczną służbę. We practice here. Ponieważ praktykujemy this tutaj. Is not a big problem to practice. I to nie jest problem, żeby praktykować. It is spontaneous. To chanting name is. To, żeby intonować mantrę, to jest spontaniczna rzecz, żeby pamiętać. And already we also surrender to him. I także to, że podporządkujemy się jemu. When night come, kiedy przyjdzie noc, we surrender. I podporządkujemy się. You cannot sit. Nie możemy siedzieć. You cannot walk. Nie możemy chodzić. You cannot do anything. Nie możemy nic zrobić. Surrender. Podporządkujemy się. Close your eyes. Zamknij oczy. Send a surrender head. Podporządkuj się. So it is spontaneous. To jest spontaniczne. If you want to fight with sleep, jeżeli chcesz walczyć ze snem, you cannot. Z tym, że zasypiasz, nie możesz. So this is, we have to realize in our life. Więc musimy doświadczyć w naszym życiu. And what is the real easy and simple? To, co jest łatwe i proste. Proces. To, co jest łatwym, prostym procesem. We can accept and go. Powinniśmy to zaakceptować i podążać za tym. There are many knowledge, it is unlimited. Jest wiele różnej wiedzy, ona jest wręcz nieograniczona. Many processes. Jest wiele procesów. Many stories. Wiele historii. Many examples. Wiele przykładów. Many things there. Jest wiele rzeczy. What is we realize in our life? To wszystko możemy doświadczyć w naszym życiu. And we memorize with our life. Możemy zapamiętać to poprzez nasze życie. From birth. Od urodzin. This is our proof. To jest dowód na to. Our evidence. To jest nasz dowód. Nothing speculation. Tutaj nie ma nic wymyślonego. Nothing to lose. Nie ma nic, co można by stracić. So this is the truth there. Jest w tym prawda. If we develop our consciousness. Kiedy rozwiniemy naszą świadomość. Our human life. Nasze ludzkie życie. Become success and perfect. Zakończy się sukcesem i osiągnie doskonałość. Even to free from all this material bondage. I może stać się wolny od tego materialnego z więzów materialnych. Get liberation. Da nam wyzwolenie. And also service the spiritual planet. I także zajęcie w świecie duchowym. Our spontaneous function there with the soul. Ponieważ to spontaniczne pragnienie pochodzi z jaźni. So this sound process. Także to jest proces podążania za dźwiękiem. Vedic literature. Wedyjska literatura. It all sankirtan. Nazywa to sankirtanem. With our tune. Poprzez nasze dostrojenie się. Melody. Melodię. Music. Muzykę. And the meaning. I znaczenie. When we together. Kiedy jesteśmy razem. Chant with meditation. Kiedy śpiewamy razem, medytujemy. It is the highest process. To jest najwyższy proces. And together. I razem, kiedy robimy to razem. With our bhava. W naszym takim duchowym our nastroju. Sentiment. W naszej emocji, w naszym uczuciu. It is most powerful. To posiada nawet więcej mocy. To free from all this. Sufferings. Aby uwolnić nas od wszystkich cierpień. There are many yoga processes. Wiele rodzajów jogi. Nowadays yoga is also popular in everywhere in Western countries. Yoga jest nawet też popularna na zachodzie. This pranayama process. Proces pranayamy. Prana means air. Prana znaczy powietrze. Air, what we breathe. To znaczy to powietrze, które wdychamy. How to
exercise this breathing. To jest taka sztuka, jak ćwiczyć się w oddychaniu w właściwy sposób. Body and mind, they are moving by the air. Ponieważ ciało i umysł jest poruszane poprzez powietrze. Breathing. Poprzez siłę oddechu. And the sound. Dźwięk. What is coming? Dźwięk, który actually by air is moving. Który powstaje poprzez poruszanie się dźwięku. So they have this Ashtanga yoga process. Dlatego to jest nazwane procesem Ashtanga yogi. In Vedic philosophy, it is also has written this. Wedyjska literatura również opisuje ten proces Ashtanga yogi. But that is little difficult to practice everyone. Ale to jest również trudne, żeby praktykować każdy z tych poziomów. To sit in a position. Aby siedzieć w jednej stałej pozycji. Who are not actually accustomed, they cannot sit. Która accustomed, habitual. Nie jesteśmy przyzwyczajeni. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby siedzieć bez ruchu. And if somebody is sick. Jeśli ktoś jest chory. Like asthma patient, they cannot do pranayama. Ktoś ma astmę, to nie może robić pranayama. And very difficult nowadays. To jest trudne w dzisiejszych czasach. Kali Yuga people have anangata prana. If they have no food, they cannot. No i teraz jest też tak, że jak ludzie nie zjedzą, to so, też są zaniepokojeni, więc muszą jeść cały czas. Cały czas muszą coś jeść. Eat, drink, pić. Again go to pass. I potem muszą udać się do toalety. They are always busy for that. I są w ten sposób cały czas zajęci. So this pranayama process is not. Więc proces pranayama jest trudny do praktykowania. W poprzednich wiekach, w przyszłości ludzie praktykowali. Ale yoga dźwięku, sankirtan, it is everyone can do. Każdy może robić. When you are working, czy pracujesz, when you are sleeping, czy śpisz, when you are sitting, czy siedzisz, you can do this. Możesz to robić. This is easiest and there is no any such principles. Nie ma żadnych jakichś sztywnych reguł. To practice. Aby praktykować te rzeczy. So this is best mercy of the Supreme Lord. Także to jest poprzez given łaskę, all his power to the name. Poprzez łaskę Najwyższego otrzymaliśmy moc mantry, moc imienia. All this spiritual to free the soul from this material condition. I to posiada duchową moc uwolnienia duszy z więzów materii. This is spiritual. Ponieważ to jest duchowa rzecz. Not religion. To jest duchowa rzecz, nie religijna. Nowadays. W dzisiejszych czasach. Religion. Religia. Its meaning is different. Ma inne znaczenie niż kiedyś. Religion means they think they are one group. Religia oznacza, że jesteśmy pewną grupą ludzi. Are culture. Mamy pewną kulturę. This is not actual culture or religion. To nie, tak naprawdę religia nie jest związana this z kulturą. Spiritual. Religia jest związana z duchowością. This is for everyone. I jest dla każdego. Any religion, any place. Każda religia, czy ktoś podaje culture, taką religię, czy z tego jest miejsca, czy z tej kultury może praktykować. But some principle to maintain what is favorable to body. Ale są pewne zasady, co jest właściwe dla ciała. Ale są pewne zasady, które są, co jest właściwe i sprzyjające dla ciała. Means what to eat. Co powinniśmy jeść. What to drink. Co powinniśmy pić. How to maintain cleanliness. Jak utrzymywać czystość. How to control? Jak utrzymać kontrolę? Senses and mind. Kontrolę zmysłów i umysłu. So we have to follow some process. Więc powinniśmy podążać pewnym procesem. Otherwise mind become crazy. Ponieważ w innym przypadku umysł stanie się szalony. Drug addicted. Drug addicted. Stanie się zależny od narkotyków, and leków. Come into suicide. Może nas doprowadzić do samobójstwa. Only human come to suicide. Tylko ludzie popełniają samobójstwo. Only human take drugs. Tylko ludzie przyjmują narkotyki. No other creatures do this. Inne stworzenia nie robią tego. Because they don't realize their
real happiness. Ponieważ oni nie doświadczają prawdziwego szczęścia. This is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. To jest łaska Sri Chaitanya Mahaprabhu. Who preached all over the world. Który uczył tego najniższych ludzi, społeczeństwa. For everyone. I każdego. Everyone can practice. Że każdy może praktykować ten rodzaj jogi. Thank you for listening. Dziękuję za wysłuchanie mnie. I'm happy with all of you. If few came, it is not a problem because it is very fortunate who have passed good fortune. They can associate and hear. Tak, kto posiada dobre szczęście, może brać udział w takim spotkaniu i słuchać tej wiedzy. Nothing is doubt. Nothing is doubt. Nie ma wątpliwości. If you have any doubt, we can discuss. Jeśli macie jakieś wątpliwości, możemy porozmawiać na ten temat.